Czyta Aleksandra Borys. Legenda o rogalach świętomarcińskich, część pierwsza. Święty Marcin był rzymskim żołnierzem. Pewnego dnia, kiedy wjeżdżał wraz z wojskiem do Amiens, zobaczył przy bramie miasta zmarzniętego żebraka. Była zima, na dworze tęgi mróz, a ów człowiek odziany był w liche łachmany. Żal się zrobiło Marcinowi żebraka, odciął więc mieczem połowę swojego żołnierskiego płaszcza, cały swój majątek i podarował go nieznajomemu człowiekowi. Tą historię każdego roku powtarzał proboszcz w poznańskim kościele pod wezwaniem świętego Marcina przed parafialnym odpustem. W 1891 roku usłyszał ją piekarz Walenty i postanowił uczynić coś równie dobrego jak święty Marcin. Nie przychodził mu jednak do głowy żaden pomysł. Nie był żołnierzem, nie miał ani konia, ani żołnierskiego płaszcza. Zaczął więc modlić się do świętego Marcina o pomoc. I tak w nocy w przeddzień odpustu usłyszał na gościńcu stukot końskich kopyt. Wyjrzał za próg i zobaczył rycerza w lśniącej starodawnej zbroi na siwym koniu. Tajemniczy jeździec nie odezwał się słowem. Spojrzał tylko na Walentego, uśmiechnął się i odjechał. Kiedy piekarz oprzytomniał po dziwnym spotkaniu, zobaczył leżącą na śniegu podkowę. Tak! Teraz już wiedział, co ma robić. Przez całą noc napiekł ciasteczek z nadzieniem makowym i bakaliami uformowanych na kształt końskiej podkowy. Realizacja Fundacja Słowo i Kropka. Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.